Laudetur Jezus Chrystus: Ze względu na Królestwo Niebieskie lepiej nie żenić się wcale. Ewangelia według Świętego Mateusza, 19 rozdział, werset 12. Wypowiedź ta pojawia się tylko w Ewangelii według Świętego Mateusza i następuje tuż po słowach dotyczących małżeństwa i rozwodów. Kiedy Jezus zniósł możliwość oddalenia żony. Poprzez wręczenie jej listu rozwodowego, jego uczniowie doszli do wniosku, że w takim razie lepiej nie żenić się wcale. Jezus odpowiedział im na to: Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym jest to dane. Oznacza to, że żyć w celibacie mogą wyłącznie ci, którym dana jest taka łaska. W tym kontekście łatwiej będzie zrozumieć słowa Jezusa o bezżennych. Przynajmniej w takim sensie, w jakim rozumiał je święty Mateusz. Wypowiedź zawarta w Ewangelii św. Mateusza w 19 rozdziale, 12 wersecie, składa się z trzech części. Dwie pierwsze nie sprawiają większych trudności. Niektórzy mężczyźni od urodzenia niezdatni są do małżeństwa, na przykład cierpią na impotencję, innych z kolei ludzie takimi uczynili, w tamtych czasach na wschodzie. Kastracja mężczyzn była czymś często spotykanym. Trudna jest natomiast trzecia część tej wypowiedzi. Jak bowiem należy rozumieć stwierdzenie, że niektórzy eunuchowie, ze względu na królestwo niebieskie sami zostali bezżenni? Jeden ze starochrześcijańskich komentatorów Pisma Świętego. Orygenes z Aleksandrii, żyjący w latach 185-254, potraktował te słowa bardzo dosłownie i w przypływie młodzieńczej porywczości sam uczynił siebie eunuchem. Później jednak zreflektował się, że nie było to najlepsze posunięcie. W komentarzu do Ewangelii Mateusza zaleca bowiem, aby nie brać tej wypowiedzi zbyt dosłownie, co on sam niegdyś uczynił. Lecz aby interpretować ją bardziej metaforycznie i duchowo, nie zaś według ciała i litery prawa. Co zatem miał na myśli Jezus wypowiadając te słowa? Na pewno nie chodziło mu o to, by jego słuchacze potraktowali tę wypowiedź dosłownie. Podobnie zresztą jak w przypadku odcinania ręki lub nogi, czy też wyłupywania oka jako narzędzi grzechu, w kulturze żydowskiej, w jakiej Jezus żył i nauczał, największym szacunkiem cieszyły się osoby żyjące w małżeństwie. Celibat nie był natomiast poważany tak, jak zaczął być poważany w kościele później. To, że mężczyźni tacy jak Jan Chrzciciel, czy nawet sam Chrystus odmawiali sobie Przywilejów płynących z posiadania rodziny mogły być w społeczeństwie różnie komentowane. Wypowiedź zawarta w Ewangelii według świętego Mateusza w 19 rozdziale 12 wersecie stanowi niejako odpowiedź Jezusa na pytania rodzące się w umysłach Jego rodaków. Jezus wyjaśnia im, że niektóre osoby nie wstępują w związek małżeński po to, aby z większym zaangażowaniem poświęcić się sprawom Królestwa Niebieskiego. Mężczyzna, który ma rodzinę, ma także wobec niej wiele obowiązków, i cała jego uwaga skierowana jest na sprawy dzieci i rodziny. Rodzina, w jakiej żyje Jezus, jest tymczasem nieco inna. Czytamy o tym u Ewangelisty Marka, w trzecim rozdziale 35 wersecie. Z którego to wersetu dowiadujemy się, że każdy, kto pełni wolę Bożą, jest Jego bratem, siostrą i matką. Właśnie takie osoby, ludzie zajmujący się głównie sprawami Królestwa Bożego, stanowią prawdziwą rodzinę Jezusa, który nie wziął na siebie odpowiedzialności za żonę czy dzieci, gdyż nie mógłby wówczas wypełniać posługi, do jakiej tak naprawdę został powołany. Jezus wyjaśnia jednocześnie swoim słuchaczom, że tylko niewielu spośród nich otrzyma podobne powołanie. Dla większości z nich najlepszym wyjściem pozostanie bowiem małżeństwo i założenie rodziny. Dwadzieścia pięć lat później podobne przesłanie głosi ludziom święty Paweł. On także uznał, że jego powołaniem jest życie w celibacie, jednak miał świadomość, że konsekwencje życia w celibacie mogą być niedobre dla osób do celibatu niepowołanych. Radził zatem większość swoich słuchaczy: Niech każdy ma swoją żonę, a każda swojego męża, bo przecież każdy jest obdarowany przez Boga inaczej. Jeden tak, a drugi tak. Pierwszy list do Koryntian, siódmy rozdział, drugi werset. Dlatego też, choć większość ludzi powołana jest do małżeństwa, są także osoby powołane do życia w pojedynkę. Otrzymują one od Boga dar życia w celibacie dar pozostawienia bezżennymi ze względu na Królestwo Niebieskie. O celibacie dosyć dużo mówiłem w jednym odcinku, który nagrałem jako odcinek niedzielny, a mianowicie odpowiedź byłemu księdzu, bodajże. To jest taki odcinek, gdzie mówiłem bardzo dużo o kapłaństwie, odpowiadałem na te argumenty, które tamten ksiądz zadawał. Jednocześnie, na końcu była sprawa celibatu, podane pięć argumentów, które podaje nam Kościół bardzo sensownych, logicznych, spójnych i myślę, że zamykających jakąkolwiek dyskusję z ludźmi, którzy mówią: A co ksiądz może wiedzieć, sam nie ma żony i dzieci? albo że sprawa celibatu to sprawa yy, bezsensowna. Zachęcam, żeby zerknąć do tamtego odcinka, kolejny, który będzie za tydzień, czym tak naprawdę jest strój weselny. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.